Drodzy Państwo, nasz ostatni gość przed nami, Robert Schulz. Robert Schulz jest takim naszym gościem, że ja nawet nie muszę przedstawiać, ale przedstawię. Podróżnik, autor bloga Świat na Raty. Coś się zmieniło, coś dodać, coś ująć? Pewnie nie. Nie zmienia się u mnie od ponad 25 lat. Świetnie. Robert, ale my często mieliśmy okazję rozmawiać, oczywiście, ale akurat w takim momencie roku być może jeszcze nigdy. To znaczy mamy końcówkę czerwca, dokładnie ten czas. Oczywiście na pewno wiele osób poplanowało sobie wakacje, ale niekoniecznie. Wydaje mi się, że kochamy też takie akcje last minute. Orientujemy się, że dobra, jednak mamy dość tej roboty i trzeba jechać na urlop. I chciałbym, żebyśmy tą rozmowę potraktowali bardzo, bardzo konkretnie. Pierwsza rzecz. Wydaje się, że oczywiście żyjemy jednak w innych czasach. Rozmawialiśmy o tym w czasie pandemii. Innych czasach niż przed pandemią. Mm-hmm. Jeśli chodzi o takie szybkie strzały, szybkie właśnie jakieś akcje typu last minute, tanie bilety. Proszę powiedz generalnie, czy jest dzisiaj dużo trudniej spontanicznie i tanio pojechać na wakacje niż było to wcześniej? No oczywiście jest trochę trudniej, ale czy dużo trudniej, tego bym nie powiedział. Czasy się zmieniły trochę, ale zwłaszcza teraz planujemy ad hoc. Kiedyś planowaliśmy nawet z rocznym wyprzedzeniem, potwierdzaliśmy swoją obecność w hotelach, w ulubionych miejscach. Teraz patrzymy, jaka jest pogoda, patrzymy, jaka jest cena i podejmujemy decyzje. Często te nasze pobyty, czy w kraju, czy za granicą, one są krótsze ze względów finansowych, ale też coraz chętniej sięgamy do takich rozwiązań samodzielnych, czyli nie korzystamy z biur podróży, tylko widzimy, że jest tani bilet lotniczy, no to podejmujemy decyzję. Ja rozmawiam z wieloma osobami, które pytają mnie, dokąd pojechać, jak to najlepiej ogarnąć i widzę, że przede wszystkim chcemy podróżować. To jest też efekt pandemii. Potrzebujemy podróży do tego, żeby w tym takim trudnym czasie hałasu, wielu bodźców, bo jesteśmy przecież przebodźcowani, potrzebujemy oczyścić głowę. A w podróży jest wiele sprzyjających okoliczności, żeby tę głowę oczyścić, ale także, żeby się zainspirować do działania. My potrzebujemy obcować z innymi ludźmi. Pamiętasz czas pandemii, kiedy byliśmy zamknięci, kiedy wszystko było na tak zwanych online'ach. Dobrze, że te czasy już minęły. Parę razy rozmawialiśmy wtedy, ja powiem tak, w tamtych czasach. Nam się wydawało, że to mogą być już czasy na zawsze, więc to, że dzisiaj możemy jednak w czerwcu 2023 pogadać sobie o tym, gdzie by tu polecieć, czy pojechać na wakacje, no to jest super. Nie? To jest cofnijmy się dwa lata wstecz i było zupełnie inaczej. Ja wtedy podróżowałem w czasie pandemii, widziałem, jak było pusto, jak wielka potrzeba podróżowania w nas była. No dobrze, ale nawet ja wczoraj siedząc w redakcji podsłuchałem rozmowy moich kolegów, którzy rozmawiali o tym, padła taka teza: dzisiaj last minute już nie ma. Już się skończyły. Skończyły się, czy się nie skończyły? No właśnie, ja też słyszę. W ogóle są last minute? Ja słyszę często, że tanie latanie się skończyło, że nie będzie last minute, ale dzisiaj jadąc tutaj na spotkanie z tobą widziałem już oferty last minute. Ciągle przeglądam oferty przelotów, żeby się zainspirować albo żeby gdzieś polecieć. I można polecieć za 200-300 zł w dwie strony, w wiele różnych miejsc, więc te bilety są. Problem wynika teraz z lataniem nie tylko z kwestii zwiększonych cen paliwa lotniczego, ale przede wszystkim z tego, że brakuje samolotów. Mhm. Rozmawiam z wieloma przedstawicielami firm lotniczych, operatorów i oni mówią, że no ale pełne są samoloty, ludzie latają. Jaką my mamy motywację, żeby obniżać cenę? No nie ma żadnej motywacji, jeżeli ludzie chcą latać, bo teraz wszyscy się raptem rzucili na latanie. To jest efekt właśnie popandemiczny, że my potrzebujemy tego podróżowania i przez jakiś czas z pewnością te ceny biletów na pewno nie będą spadały. W ogóle może już nie będą spadały. Teraz trendy się odwróciły. Kiedyś do Azji można było podróżować naprawdę tanio. Mhm. Ja pamiętam jeszcze za 1500 zł nie tak dawno, za 2000 zł mogłem polecieć do Bangkoku renomowanymi liniami lotniczymi. Oj, dzisiaj nierealne. I ostatnio byłem w Tajlandii w marcu i płaciłem 6200 zł za bilet. No to szaleństwo pełne. Ale za to Stany Zjednoczone za 3000 zł ostatnio kupowałem bilet do Los Angeles, kiedy właśnie zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych było zawsze drogie, a teraz jest bilety do Nowego Jorku, tak powyżej 2000 to już żadne. No okej, około 2000
2000, a czasem się udaje naprawdę jeszcze lepiej. Wczoraj widziałem promocję do Nowego Jorku za 2199 zł. Dokładnie. Lotem bezpośrednim. A powiedz, Robert, gdybyśmy wyobrazili sobie, że ktoś właśnie nas słucha i tak uda nam się zainspirować do tego, żeby zrobić jakiś wyjazd, ale właśnie tani, taki dodatkowy, być może niezaplanowany. Powiedziałeś o takich lokacjach, że czasami za kilkaset złotych. Chciałbym od ciebie usłyszeć, nie wiem, jedną, dwie propozycje jakiegoś takiego wyjazdu, może gdzieś, ale gdzieś poza krajem, gdzie można dostać się tanio. Być może nie brzmi to tak, wiesz, sexy, jak Tajlandia albo coś, ale tak naprawdę może to być mega ciekawe miejsce, na przykład w Europie. Jakbyś miał takie, nawet może i trzy takie miejsca wskazać. Ja jestem od jakiegoś czasu wielkim fanem Bałkanów. O, więc tak, miałem nadzieję, że powiesz o Bałkanach. Czarnogóra, Macedonia Północna i ostatnio byłem w Bułgarii. I można odkryć Bułgarię również nie siedząc w hotelu. Można pojeździć, wynająć samochód. Za wynajęcie samochodu na 4 dni zapłaciłem 320 zł z lotniska w Sofii. Mhm. Sofia jako miasto jest w tej centralnej części ciekawe. Można je przejść, nawet nie trzeba jeździć. Wiele miejsc do noclegu, świetna kuchnia, ale na przykład Czarnogóra, bardzo autentyczna, nieduży kraj, góry, morze, jezioro Szkoderskie, świetna kuchnia również. No Bałkany to kuchnia. A można tam polecieć nawet za 200 zł. I latają samoloty z wielu różnych miast w Polsce. No oczywiście... Bałkany to także Albania, która jest Albania, przepiękna. Bośnia, Hercegowina. Ja też byłem w Serbii w ubiegłym roku i... No właśnie, to jeśli kogoś przekonaliśmy do tego rejonu, to powiedz proszę, bo są takie skojarzenia ciągle, czy to Serbią, czy z Kosowem, pewnego takich lęku o bezpieczeństwo. Czy to można całkowicie uspokoić wszystkich? To są konflikty etniczne, których nie unikniemy. Tematy polityczne generalnie są niebezpieczne w rozmowach podczas podróży. Jeżeli będziemy ich unikali, to my będziemy bezpieczni. Jeżeli będziemy unikali miejsc, które mogą stanowić zagrożenie, jesteśmy bezpieczni. To jest konflikt tylko w małej części kraju, a niekoniecznie musimy tam jechać na pierwszą linię konfrontacji. Bałkany są bezpieczne, są ciekawe, są warte odkrywania i są inspirujące. Więc nie ma zagrożeń dla nas, pod warunkiem, że stosujemy podstawowe zasady bezpieczeństwa. Okej, czyli mamy Bałkany. Tu mówisz, że to jest właśnie taki klasyczny przykład, gdzie można znaleźć tani bilet, później wynająć samochód w tych krajach niedrogo. To nie są takie ceny jak w Paryżu za wynajem samochodu. Absolutnie, dużo mniejsze. Więc i można tam naprawdę fantastycznie spędzić czas. Coś jeszcze ci przychodzi? Jakiś inny rejon zupełnie niż Bałkany? Oczywiście. Nasi południowi sąsiedzi, Słowacja, Czechy. 90% Tatr przecież leży po stronie słowackiej. Warto tam pojechać, żeby pochodzić. Ja jeżeli wybieram Tatry, to słowackie, dlatego że nie ma tłoku, że ceny są dużo niższe, mimo że płacimy w euro, ale per saldo jest dużo taniej. No i mogę pocieszyć się naturą. Morawy czeskie są przepiękne. Wiele ścieżek rowerowych i winnice. Nie trzeba daleko jechać. Tam możemy dojechać autobusem, możemy dojechać samochodem i dalej już poruszać się rowerem. Ponad 1500 kilometrów tych tras rowerowych. Mamy kraje bałtyckie, które też są blisko. Ale jeżeli chcielibyśmy dalej, to Gruzja jest na przykład świetnym rozwiązaniem, bo do Gruzji możemy też polecieć z kilku lotnisk w Polsce i tam możemy poczuć prawdziwą gruzińską gościnność, zupełnie inny klimat. Szczególną, przynajmniej ja to przeżyłem, dla Polaków. Oj, Gruzini nas uwielbiają. Nas kochają na tak. I my uwielbiamy Gruzinów, ale ostatnio też słyszałem stwierdzenie Polak, Tunezyjczyk, dwa bratany. Że jesteśmy też bardzo... Tunezja dalej bardzo popularna? Tunezja jest bardzo popularna, chociaż w tym tygodniu opublikowano badania, że najbardziej popularnym kierunkiem wśród Polaków jest Chorwacja. Mimo tego, że Chorwacja ma teraz euro i mimo tego, że podniosła ceny, to jednak Chorwacja. Na drugim miejscu jest Grecja. W Chorwacji rzeczywiście czuwasz coś takiego, czy po tym jak analizujesz właśnie obecne ceny, że rzeczywiście to jest jednak inny świat zupełnie niż 10 lat temu, no ale inny świat jest u nas, jeśli chodzi o ceny, ale rzeczywiście to uderza? Jest. Czuć to, zwłaszcza w miejscowościach turystycznych, takich jak Split na przykład. Tam zawsze będzie drogo, czy Dubrownik, najdroższe miejsce w Chorwacji. Ale jeżeli się pojedzie na prowincję, która też jest piękna, a przecież Chorwacja ma i swoje wyspy, i piękne wybrzeże, i można naprawdę tam się i zagubić, i odnaleźć jednocześnie.
to ceny nie będą takie wysokie, a klimat chorwacki, który jakże zbliżony jest, mówię tu o mentalności, do naszej polskiej, ale lubimy też to połączenie gór i morza, także jakże charakterystyczne dla Chorwacji, to te klimaty uwielbiamy. Poza tym, co jest ważne, Chorwacja jest dostępna również samochodem, więc często pakujemy te nasze samochody całą rodziną i jedziemy, unikając wtedy kosztów przelotów, transferów i takich kosztów dodatkowych. To idziemy trochę w kierunku egzotyki i tutaj się zatrzymamy pomiędzy egzotyką a czymś, co jest właśnie nam bardzo bliskie, czyli Egipt, Tunezja. Zacząłeś mówić o tych kierunkach. To często jest właśnie taka opcja all inclusive, często basenik i hotel i tam generalnie taki totalny wypoczynek. To są opcje też ciągle jeszcze takie bardzo niedrogie? Wiesz co, do Tunezji, do Turcji, do Egiptu polecimy najtaniej. I tam dostaniemy dobrej jakości hotel z all-em, często dużo taniej niż porównywalną ofertę nad polskim morzem. Dlatego mniej klientów w tej chwili jest w polskich hotelach. Ja rozmawiam też z hotelarzami, no bo przecież jestem w tej branży ponad 25 lat i hotelarze narzekają na zwyczaje, które obowiązują teraz wśród turystów, czyli krótsze pobyty, decyzja na tydzień czy na dwa, czy nawet w tym samym tygodniu, w którym chcemy pojechać, widzimy, że pogoda zapowiada się dobrze, podejmujemy decyzję zakupową. Tak zwaną decyzję zakupową, czyli wybieramy to miejsce. Kiedyś było zupełnie inaczej, a przez to mamy w tej chwili obłożenie w hotelach rzędu 30, 40, 50%. A co nie jest dobre dla polskich hotelarzy, no ale ceny nad polskim morzem są dużo wyższe niż na przykład w tej Tunezji, Egipcie czy Turcji. Ja widziałem oferty całkiem niezłe, z przelotem, z dobrej jakości hotelem za 1800, 1600, 2000 zł. No to gdzie tu porównywać polskie morze? Ale ja polecam nie siedzenie w hotelu. Nie all inclusive i baring, tylko polecam sięganie do takiego blogu, jak ty nie mógłby tego nie powiedzieć. Na koniec chciałem jednak puścić wodze fantazji, tak krótko, niestety, bo już kończy nam się czas, ale taka egzotyka. Ktoś słucha nas i się zastanawia, już był w tych wszystkich miejscach, które wiesz, wymieniłeś, ale właśnie chcę odkrywać ten świat dalej. Twoja taka podróż numer jeden, gdybyś ktoś cię zapytał, proszę dorać, chcę naprawdę zobaczyć jakiś czadelski kraj, daleki, egzotyczny, to jaki? No, ja ciągle czekam na moment, który będzie idealny do tego, żebym poleciał do Nowej Zelandii, poleciał do Chile, pojeździć motocyklem. Planuję RPA, które w swojej południowej części jest niezwykłe. No i chciałbym ruszyć do Azji, zobaczyć Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, bo to jest taka egzotyka bardzo, bardzo ciekawa, otwarte przestrzenie. No i ja uwielbiam nordyckie kraje. Będę niedługo na Wyspach Owczych przy okazji meczu polskiej drużyny. Dobrze, że tam będziesz, bo może być ciężko, wiesz. Tak, wiem, to taki drażliwy temat, ale nie bójmy się jechać dalej. Szukajmy ofert, inspirujmy się. Ja zaczynam taki nowy trend teraz lansować podróży inspiracyjnych, żebyśmy inspirowali się w podróżach, bo my potrzebujemy takiej inspiracji do życia codziennego, potrzebujemy nowych umiejętności, radzenia sobie z rzeczywistością. No to jest kwestia tego, jakie mamy teraz czasy. Ruszajmy w podróż, oczyszczajmy głowy, bądźmy otwarci w tej podróży i rozmawiajmy z lokalsami, integrujmy się, wchodźmy w interakcję, wymieniajmy się energią. To jest sens podróżowania i tego potrzebujemy na co dzień do tego, żeby dalej pracować, żeby być sprawnym intelektualnym i mieć napęd do działania. Robert, bardzo ci dziękuję za tą opowieść i taki przyspieszony poradnik dla wszystkich, którzy jeszcze tych planów na ten rok i na te wakacje nie mają. Robert Schulz, podróżnik, autor bloga Świat na Raty, był z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Robert. Zapraszam na moje social media, jeżeli chcecie więcej inspiracji. Oczywiście. Zapraszamy serdecznie i na pewno będziemy mieli jeszcze okazję nieraz się także i w naszym programie spotkać.